będzie ciekawie. Mam tę moc, mam tę moc. Kto tu... Łooo! Rzutka pójdzie. No... Tu za rozpoczęcie 2-0! Ale, ale, Alessandro! De Del Piero! Siemanko, cześć, czułem, dzień dobry, witajcie wszyscy kibice, z tej strony zwykły kibic, a tu w końcu... Bartek. Bartek, witam, piąteczka. Moi drodzy, i w dzisiejszym odcinku zapraszamy was na coś wyjątkowego, a mianowicie Super Strikers Draft FIFA 19. Tego leci. Jeszcze nie było. Nie było. To lecimy. Moi drodzy, ostatnio Super Strikers zagościło w serii Co mamy, tym gramy, a tym razem draft FIFA 19 połączony właśnie z kartami Super Strikers. Zasady będą podobne jak tam, na przykład tutaj najpierw zawsze będziemy otwierać paczuszkę, będziemy sobie wybierać naszych najlepszych zawodników. Tutaj przykładowo na przykład mam bramkarza, bramkarz ma defensu 82, w związku z tym mówimy sobie, że jak wypadnie jakiś bramkarz w FIFA, będzie miał 82 lub najbliżej, to po prostu jego wybieramy, a jak nie, to będziemy się jakoś zastanawiać, może jakoś tutaj po grafice dopasowywać co i jak. Ale to nie wszystko, bo mamy dla was również mega, super, konkurs. Hiper konkurs, w którym do wygrania jest tak, 5 multipaków i jeden starter pack. Moi drodzy, a co należy zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? 3 bardzo proste rzeczy. Po pierwsze... Łapka w górę. Tak jest. Po drugie... Subskrypcja. A po trzecie, w komentarzu musisz napisać, dlaczego właśnie to do ciebie powinna trafić jedna z tych wspaniałych nagród. Czekamy, więc zostawiajcie łapki, subskrybujcie, komentujcie i dzwoneczki zostawiajcie też. I dzwoneczki też zostawiajcie. Moi drodzy, wydaje mi się, że już nie ma co przedłużać. Mamy możemy to. Lecieć. Lecimy. Lecimy, także przechodzimy do draftu FIFA, płacimy, a później już wybieramy. Chodźcie. Także moi drodzy, na początek zapłacimy sobie końcami za ten draft. Wybór formacji należy do nas, tutaj się nie posiłkuje. Super Strikersami i co? 4-3-3 defensywnie. I może zróbmy jeszcze tak, że tego kapitana to tak. Dobra, na spokojnie. To ja wybiorę, bo mnie dawno nie... Proszę bardzo, ty wybierz. Ikony mają pierwszeństwo. Jest Hulit! Optimus Prime Hulita! To jest najdroższa karta w FIFA, czy tak mi się wydaje? Taka jedna z droższych, ale ogólnie jedna chyba z lepszych takich grywalnych. Także Hulit jest i teraz będziemy sobie postępować. Dobra. W ten sposób. Otwieram pierwszą paczkę. Tym kątem. Atak 96! No to musi być lewa albo Spike Dawson. Czyli obydwaj napastnicy, o ile się nie mylę. Tu jest w ogóle legendarny napastnik. 96, jeden ma ataku, a drugi ma 85. Także proszę, możesz przyjąć pada. No i lewa albo prawe skrzydło, nie? Ronaldo. Zobaczmy, kto tutaj. 93 Neymar. 96 ma ten, no to wybór należy do ciebie. Możesz tak naprawdę wziąć kogo chcesz, panie. Neymara. Proszę bardzo. Pyk. Proszę bardzo, czyli ten Spike Dawson to jest nasz Neymar. Wyobrażacie sobie, on odchodzi tutaj. Mamy 85 ataku, ale ja jeszcze otworzę paczkę, żeby mieć lepszy wybór. Zobaczmy. Dajcie znać, czy podoba wam się w ogóle coś takiego. Tutaj teraz zostaje następny defense 8-9. Iron Tank. Czyli może być albo obrońca, albo bramkarz, bo też tak sobie zostawmy taką furtkę. Ale dobra, ja pójdę na obrońcę tego. Zobaczymy, kto tam będzie. Dajcie kogoś mo... 8-7. Bo mamy 8-9 obrony. A, no to tak. No to dobrze, Fabinho, ale się udało. Tu karta Iron Tank, to będzie u nas Inform Fabinho. No to teraz ja sobie otworzę. No, proszę bardzo, lecimy dalej. O, jest drużynka jakaś. Kolejny zespół. Azul. Defense 91. To zostanie. Na pewno zostanie. Będzie mocny defense. Bramkarz. 90. Mangler. Kolejny bramkarz 8-5. 8-5. Co się? No jeszcze na pewno będziemy mieć przynajmniej dwóch bramkarzy. Dobra, to zostawmy. No to żeby nie było, to sobie wybiorę. Idziesz na bramkarza. No bramkarz tu albo tu na pewno. Uwaga. Boom, boom. Nasz bramkarz. O, wow. Jest Yoshin z Bazin. Ikona zawsze ma pierwszeństwo, bym nie uwzględniał tutaj Super Strikers. Sprytnie, sprytnie. Nie, no ale no wiecie, no jesteśmy sprawiedliwi, tak? Tak. No. Jesteśmy? Jesteśmy. No dobrze, Yoshin jest. Yoshin. To ja na razie nie otwieram paczki Super Strikers, bo mamy dalej 4 karty na stole swoje. Co to przechodzę do obrony. Do obrony. I uwaga, dajcie kogoś mocno. Jakie plocki. Rumun Gaman to będzie Titan. Nasz niby bramkarz, 85 obrony, no ale to jest obrońca, także poświęcamy go. Kolejny zawodnik ja za nami. Ja sobie otworzę jednak.
No bardzo proszę, chętnie. Potrzebujemy pomocników, panie jakiś, w końcu. Jest pomocnik, 86. Jest obrońca, defense, 86. A i tego... Pomocnik, 79. To tego odpadamy. Czyli tego odpadamy. Sobie zostawiam. No to może wezmę sobie teraz pomocniczka jakiegoś. W końcu, pierwszy proszę zawodnik bardzo. W pomocy. I tu od razu... Ile tam mamy? 86. No to u nas najbliżej jest 87. Verratti. Twisting Tiger to Verratti. No i nieźle się bawimy. Lecimy dalej. Otworzę paczkę. Nie. Jeszcze tu dobijmy. Jest, udało się. Jakie muły, jakie wielko. Jest kolejna drużyna. 8-3 obrony. Bones Jones. 80. Pomocy, aż mi poleciał ten Bone Jones. To idę może jeszcze w jakiegoś obrońcę na razie. Proszę bardzo, zobaczmy kto tam będzie. I 8-6 też mamy obronę. 8-6. Aleksandro to był. Ale Aleksandro. Ale on jest ładny. No dobrze, no to ja się decyduję od razu. Obrońca Pablo, w naszym przypadku w FIFA jest to Aleksandro 8-6. Także... To ja też sobie otworzę. Ale bardzo proszę, otwierajmy tutaj, dopasowujemy, tu wystawiamy. O, jest atak 88, Tor. Tor, trzeba go wziąć. 8-3 napastnik. I defender 8-2 defense. Myślę, że to są przyzwoici w porównaniu do tych... Lepiej mieć niż nie mieć. To lecę w atak. Lecę co chcę, no. Proszę bardzo, prawe skrzydło. Kto tu... Best i Luiskiego. Wybór należy do ciebie. The best. Dobra, no to ja przechodzę teraz... No może do prawej strony obrony, bo tu mamy trochę tych obrońców. Karty na stole nieruszone, no bo ikona na pierwszeństwo. Proszę bardzo, prawa obrona. Zobaczmy pyk, kto tutaj. Garlet Spujol! Ale jest Hector Bellerin też. No ale jest ikona. No tak, umawialiśmy się. Ikona ma pierwszeństwo. Ikona. W takim razie proszę bardzo. Czwarta ikona w składzie. Dobra, to ja na razie kart nie ruszam, bo mam dużo. Lecę z defensywnym pomocnikiem. Proszę bardzo. Czyżby to była Proszę bardzo, Bakayoko to jest Bone Jones. 80 pomocy, pyk wszystko go. Się zgadza. Odkładamy. A ja jeszcze też zostanę przy tym, co mamy. Co mamy, to tutaj będziemy wybierać. Co mamy, tym gramy. Proszę bardzo, środkowy pomocnik defensywny. Ostatni z 11 póki co. Moi drodzy, to trochę może jakoś tak zabrzmi nawet nieźle. Tutaj w kartach Super Strikers Alam, a tutaj będzie Elneny, czy Elnani, jakoś tak, ten środkowy pomocnik defensywny z Egiptu i z Arsenalu. Dobra, to ja sobie otworzę paczuszkę. Proszę bardzo. A tu... Ło! Don Aldo! Czyli Ronaldo! Atak 97. Ja cię kręcę, pięknie, no. Julio, defense 87. Gdzie jedziesz? Tu jedziesz, tu jedziesz? Tu jadę. O, proszę będzie, bardzo. Będzie moc. Del Piero! Ikona Prime! Ile my mamy ikon? Chyba idziemy na rekord, moi drodzy. Powoli się zbliżamy do tego rekordu. No trzeba go wziąć, nie ma innej opcji. Nie ruszam. A, to ja pójdę w tego pana. Uwaga, kto tutaj? 87 defense, tak jest. Mamy, proszę państwa. Czyli Julio to będzie Marquinhos. Marquinhos na informie wskakuje do składu. Od razu go podmieniamy tutaj. Na razie zostajemy przy tym, co mamy na stole. Zostajemy, pyk tutaj. Moi drodzy, ja mam szczęście do ikon, Czy to jest możliwe? No, ale bez przesady. Atak 8-5, czyli Melo to będzie Coman. Mamy? Tak jest. Mamy, wszystko jest. Dobra. A może otworzę paczuszkę. Proszę bardzo. Jest pomocnik 8-3, to bym go odłożył. Słabo, to już słabo. No, czyli jeden czyli zawodnik. Cool Joe, 8-3 pomocy. Wybieraj, panie, wybieraj. No to tu, ostatni z prawej. Proszę bardzo, czy to jest w ogóle możliwe? W takim razie Tor to Sané. Nie ma ne, a Sané. Lecimy kolejny. Otworzę paczuszkę. No bawmy się dalej. Santiago, defense 87, a Scully Mulder za słaby. Do widzenia. No co, teraz jakąś ikonkę by się przydało, bo dawno nie było. No przydałoby się, no bo to pyk. Wiecie co, tyle czasu bez ikony, jak to tak można? No jeszcze można. Cool Joe, czyli Lemar, wskakuje do nas do składu, to tego wezmę też, proszę bardzo, dajcie tą ikonę, ludzie. Luis Figo. Sześć ikon, w tym 5 ikon Optimus Prime. Bartek, ty niezłe szczęście przynosisz, ty musisz wybrać jakiegoś drafta po prostu tak, o! Pyk! No,
Czyli tutaj Team Koloseus, Hector skoczył do składu, 8-3, wszystko pogodzone. Czas na kolejny wybór, to może jeszcze paczuszkę. A tymczasem 8-2 defense, 8-5 defense, to już lepiej. To co, jednego? No to jeden jest kolejny w składzie. To może pójdę w tego. Uwaga, proszę bardzo, kto tu będzie? To jest... Wow! Nie ma się nad czym zastanawiać, moi drodzy. The Mangler to jest Neuer po prostu. Po prostu, to wystarczy przetłumaczyć na niemiecki. Neuer w składzie. Wybór należy do ciebie. To otworzę paczuszkę jeszcze. Proszę bardzo. A tak to jeszcze mam tu... Defense 99! The Block! Dobra, tutaj jeszcze jest 86, ale już mamy tyle tych... Wystarczy. Ja myślę, że trzeba będzie z tych wybrać ostatnich zawodników w FIFA. Także panie, no... Wybór należy do ciebie, ikona. No, tak jest. Joe Mamo to jest Luis Gustavo. Wszystko się zgadza. Także jeszcze trzech do końca zawodników. Ja pójdę w tego tutaj. Uwaga, proszę państwa, czy to jest w ogóle możliwe? Nie jest możliwe. Czyli skipper to jest Carlos Eduardo. Tak jest, proszę bardzo, dwóch zawodników do końca. Polujemy na jeszcze jedną ikonę. Jesteśmy w stanie to zrobić. Team Orion to będzie nasz Alvaro na informie. Ostatni zawodnik. A, już też możesz go wybrać. Niech tak będzie. Proszę bardzo. Tutaj... No to bawmy się. Ja bym wziął na przykład tu tego 9-9. The Block. Weźmy go. The Block to będzie... Kluber. Nie wiem. Proszę bardzo, The Block. Mamy. W takim razie, no to co? Dajcie nam 3 sekundki, poukładamy sobie ten skład wypełniony ikonami i informami zresztą też. I za chwilę wracamy, moi drodzy. I moi drodzy, już wracamy. 190, ocena 90, zgranie stówka, ale przed nami jeszcze wybór trenera. Proszę państwa, czy tu w ogóle coś może się jeszcze stać? No to proszę bardzo, bierzemy tego Puela. Francuz z Premier League, moi drodzy, podsumowanie i tu, uwaga, 180, czemu nam teraz nagle spadło, ja tego nie rozumiem, w ogóle nie mamy 190, nie przejmujcie się tym, oszukali nas tym. Także no, moi drodzy, przejdźmy do składu pierwszego rywala i proszę państwa, już się ładuje skład naszego rywala i zobaczmy co, no też ma 3 ikonki, ale ocenę ma słabszą od nas. Grajmy! No to niech on gra, on graj, się zastanawia. Graj pan. Graj tam, gościu, ej! Pięknie idą. Puść tam Hulita. Albo tam do góry gdzieś. Piękna piła. George Best. George Best. Jest! 1-0, moi drodzy. Ależ to było piękne podanie. George Best. 1-0. A my dopiero się rozkręcamy. Uwaga. Co tu się też będzie działo? Ale ruszył. Kick off glitch. Takie podanie do bramkarza bez tego. Widać, że gościu tu ma nerwy dobre. Tatti. Piękna piła. I... No nie! Rudzie ty. Co za no, Rudzie. Hugo go wyciągnął. I strzał. Poprzeczka. Jeszcze dobitka. O nie! Jeszcze co zrobi Neymar? Czy nasz przeciwnik w końcu 7 strzałów, 2 celne, 61% posiadania piłki. Jedna bramka. Patrz, puść go tam. Jest, idzie. Hulit. Jak on idzie. Hulit. Rzutka pójdzie. No. Tu, wow! Tu za rozpoczęcie 2-0. Ale Sandro. De Del Piero. Tak jest. O, już piła Neymar. Co zrobi Brazylijczyk? Patrzcie. Nie. Strzał od razu? Tak jest. Alessandro Del Piero. 3-0. Pięknie, ale na spokoju, tak? Nie, już tak. Po co się denerwować? Pełny luz. I przeciwnik drugiej części się rozstrzelał trochę. Dwie bramki celne. Strzały, no. Bramkę w sensie. Także zobaczmy rywala w drugiej rundzie. I druga runda, zobaczmy na skład naszego przeciwnika. No ma podobnych Greków jak my, a do tego jeszcze jest Toty Marcelo. Inform Alissona, Fabinho, tu Royce, Eriksen, Vieira też jest. Także będzie o wiele trudniej. Ależ tu Figo, Luis Figo, bramkarz. Tak jest. Yashin, nic z tego, nie ma rzutu karnego, zapomnij o tym. Wbijcie bramkarz.
O nie, co tu się stało? Strzelił nam bramkę Fabinho. Co tu się stanęło? Oj, nas tu uprzedził, wybiegł gościu. Oj, oj, oj. Nie było, panie sędzio. Rzut karny. Ktoś go wykosił. Czyściutko wszedł. Dobrze, że ja bronię. Ja ci powiem, w tą stronę strzelił. A nie będzie w stronę, nie wiem, będzie prosto. Nie wiem. Prosto, tylko że trochę pod skosem. Prosto w bramkę. Luis Figo. Graj do Kulita. O, tyle brakowało. Nie, no nie, i tyle. Tyle. No on już ma niby bezpieczny wynik, nie? Tak się czuje. Oj, oj, oj. Figo, Fago i Del Piero. Teraz ma jeszcze bardziej bezpieczniejszy wynik. Chyba czas, żeby wszedł Figo. Nie, no to ja też myślę, że Neymar coś w ogóle nie może sobie poradzić w tym spotkaniu. Nie ogarnie. On niech sobie odpocznie na trzecią rundę. Figo wchodzi. Trzecią rundę. Dobrze, teraz Verratti. To jest ten biegnie, czas. Biegnie! Idziesz sam na sam. Musisz to strzelić. Hulit, strzel to! Co ty zrobiłeś? Specjalnie, taktycznie. Dobrze, ja już się bałem, że ty stary... Tak wyglądałeś, jakbyś wracał na własną połowę. Ależ zamieszanie. Dobra, idzie Del Piero. Idzie do Del Piero. Hulit się rozpędza. Idzie dobra, też. Dobra, puszczam cię. Jeszcze nie. Dwa, nie. Jeden, wrzucam ci. Rzucaj. No. To jest! 3-2! Ależ comeback! Do szatni, dostał! Luis Figo! Tak jest, dobra zmiana! Jest, trener Brzęczek tu siedzi koło mnie, miał nosa, żeby chłopa wprowadzić. 3-2! No i co? Dwa strzały celne, trzy bramki. Przewaga w posiadaniu piłki. No, na dół. Strzał! No nie! Alisson Becker! Czemu to nie wpadło? No. Kolejny korner. Kto wykonuje? I ładuj Hulitem. Mamy go! Odrabiamy mamy straty! Cię. Tym razem George Best! O nie, poda, bramka! Tak! Cóż to była za interwencja w 85 minucie spotkania? Uwaga! Dam tu. Podaj tu. Nie! To jest ostatnia akcja meczu. Akcja. Tak jest! Wybronił. Jeszcze to teraz zażegnać. Wybić. Jest dogrywka. Są emocje. Co tu się dzieje, moi drodzy? No dobra, lecimy z tą dogrywką. No, idź. No. Idź. No. Nie! To jest niepojęte, co ten Alisson tam robi. Oj. Nie! Nie! No, idziesz. Czemu no tak to zagrał? Dobra, wrzutka. Nie jest zła. Nie! Tak, to się skończyło. To już będzie koniec. Przeciwnik teraz pośle lagę w przód. I sędzia zakończył to spotkanie. Były emocje i odrobiliśmy 3-0. Tak jest. Kto by się spodziewał? Spodziewaliście się, że jak pada ta bramka na 3-0, że my tu doprowadzimy do dogrywki? Bo ja nie. I moi drodzy, to by było na tyle. Niezwykłe emocje w tym drugim meczu. W wybieraniu też było fajnie. Trzeba przyznać, że takie dosyć coś innego, niespotykanego. Tak, ale jeszcze biurę. Konkurs. Tak jest, moi drodzy, do wygrania 5 multipaków Super Strikers, proszę bardzo. I jeden zestaw startowy. Zasady konkursu przypomnijmy jeszcze raz. Bardzo proste, trzy kroki. Po pierwsze... Łapka w górę. Po drugie... Subskrypcja, dzwoneczek. A po trzecie w komentarzu napisz, dlaczego właśnie to ty powinieneś wygrać jedną z tych nagród, jak multipack i zestaw startowy. No i to wszystko, moi drodzy. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to też wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem. Bartek, dziękuję bardzo. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Bartkiem, to też musicie zostawić mnóstwo łapek w górę, bo on mówi, że jak nie ma dużo łapek w górę, jak nie będzie 10 tysięcy, to nie robię następnego odcinka. To nawet z domu nie wychodzi, mówię. Także, moi drodzy, na dziś to wszystko. Dziękujemy bardzo i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.